Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pomówimy sobie troszeczkę o rysowaniu wykresów funkcji matematycznych. No przy pomocy processinga, dlatego że tu jest bardzo łatwo. Mamy tutaj funkcje, które możemy zastosować, ale oczywiście te same funkcje możemy sobie też później samodzielnie napisać w innych językach programowania. No i teraz tak. Pierwsza sprawa. To musimy sobie wyjaśnić temat układów współrzędnych. Ponieważ w procesingu, podobnie jak i w innych językach programowania, bardzo często, układ współrzędnych jest orientowany w ten sposób, że punkt 0,0 znajduje się tutaj. Tu jest 0,0, w tym miejscu, tak? W, w lewym, górnym rogu. Spróbujmy zresztą. Mam tutaj taki prosty szkic w procesingu. No i point 0. 0. No, żeby jeszcze było jakoś widać to. Stroke damy tutaj 10, sorry, stroke wait. wait. Okej. Okay. Damy tutaj 10. Uruchamiam i tu mi wystaje kawałeczek. O, damy może 100, teraz będzie już na pewno widać, O, wystaje mi tu kawałeczek punktu. Punkt przestał być troszeczkę matematycznie punktem, dlatego że dałem mu taką grubą linię, więc jest dużym kołem, tak naprawdę, a nie punktem. No ale ma 100 pikseli taki punkt. I ten punkt znajduje się w punkcie 00, 0, który jest w górnym lewym rogu. Jeżeli teraz zmienię współrzędne xowe, na przykład na 100. No to przesunie się o 100 pikseli w prawo. Czyli oś X jest w porządku. Oś X jest tak jak na matematyce, jak na zwykłym kartezjańskim układzie współrzędnych. Jest po prostu w prawo. Ale jeżeli go przesunę o 200 No to okazuje się, że przesunął się ten punkt w dół. Czyli Y jest skierowany strzałką nie w górę, tylko skierowany strzałką w dół. No, i żeby teraz nam się myślało tak po matematycznemu, to możemy sobie wykonać szereg operacji w procesingu, które przełączą go w taki typ bardziej matematyczny. Czyli po pierwsze, chciałbym, żeby mój układ współrzędnych był na środku. Tak? No więc teraz w setupie robię sobie coś takiego, co robi translate, czyli przesuwa środek układów współrzędnych. Ten środek zostanie przesunięty stąd w to, w to miejsce tutaj. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj szerokość dzieloną przez 2, czyli w moim przypadku 800, ale nie piszę tutaj 400. No bo jak zmienię sobie z 800 na inną wartość, to chciałbym, żeby reszta programu dalej była działająca. Czyli na razie jest 800, może z czasem wymyślę inną wartość. Dlatego szerokość dzielona przez 2. No i wysokość dzielona przez 2. I teraz znajduje się w środku. Czyli jeżeli tu dam 0 zero, zero, on to musi mieć niestety przy każdym draw. Myślałem, że go obskoczę setupem. Przepraszam, moja wina. O, ok. Teraz jestem w środku. Nie da się w setupie jednorazowo, trzeba przy każdym DRO. No trudno. Przesunąłem układ współrzędnych do tego punktu. No i teraz, jeżeli mamy, no właśnie, znowu o 100 w dół, no to teraz będzie o 100 względem środka. Czyli już jest dobrze, ale chciałbym, żeby jeszcze ten Y wskazywał w górę. Żebym nie musiał myśleć, że ujemne są u góry. A dodatnie na dole. Do tego służy takie trochę magiczne polecenie jak scale. Polecenie scale skaluje. Tak, robi mniejszy, większy. Tak, o połowę, dwa razy. No, zobaczmy sobie na przykładzie prostokąta. Rect 10, powiedzmy 0, 0, 10 na 10. Ten punkt na razie wyłączę. No i powiedzmy polecenie Scale na razie go nie używam. Tak mam prostokąt <laughs> i jest prostokąt o rozmiarze 10 na 10. Tak kwadrat to też jest prostokątem, nie pomyliłem się. Prawda? I teraz, jeżeli zrobię Scale, no i dam na przykład 100, to mój kwadrat magicznie urósł. Urósł mi o 100 razy. Tak, jeżeli dam 10, To uróż mi 10 razy. Czyli pomimo, że zostawiam tutaj cały czas rozmiar 10 na 10, to piksele się przeskalowują. Ale ja bym chciał użyć tego skalowania tak trochę tajemniczo. Jeżeli zrobię na przykład tu 10, a tu 20, to wtedy z kwadratu zrobił się prostokąt. Dlaczego? Zresztą widać po krawędziach, które też zostały przeskalowane, że w osi X zostało to powiększone o 10 razy, a w osi Y 20 razy. Czyli można skalować nieproporcjonalnie, tylko skalować w zależności od konkretnej osi w układzie współrzędnych. No to teraz dochodzimy do sedna, czyli jeżeli skalowanie w osi X będzie 1, no to znaczy, że nic się z tym nie będzie działo. Czyli 1 w osi x oznacza, że no, na szerokość się to nie zmienia, jest tyle, ile jest, 10 pikseli. Natomiast 20 zmienia się w osi y. No i jeżeli zamiast minus 20 dam minus 1, no to będzie skalowanie ujemne. Co to znaczy? To znaczy, że mi się współrzędne odwrócą i będę miał to, co chciałem. Na prostokącie to no, nie widać tego, ale teraz już właśnie. Przejdźmy, wywalmy ten prostokąt, wróćmy do naszego punktu i nasz punkt może narysujemy dwa punkty. Najpierw taki malutki, zanim jeszcze grubość, w punkcie 00. A, nie jest malutki, bo pamięta po poprzednim, po poprzednim DRO już pamięta ustawienia, czyli na przykład jeden piksel, tak. OK, i tu jest gdzieś tam na środeczku, no jeden piksel może przesadziłem, może dajmy 10, będzie, o, tu jest środek, tu jest 0,0 0 i moje 100 już jest normalnie w górę. Już jest tutaj, o, tutaj te 100, przepraszam, już jest normalnie w górę. Czyli zastosuj, zastosując dwie operacje, translate, który przesuwa układ współrzędnych, oraz scale, który robi skalę ujemną w y, więc odbija to tak naprawdę lustrzane odbicie względem, względem osi x, no to w tym momencie uzyskałem już układ współrzędnych takich jak na matematyce. Dużo gadania, ale tak naprawdę dwie linijki, więc no, cała ta opcja nie jest aż taka skomplikowana. No i spróbujmy teraz narysować linię line, to te osie układu współrzędnych, tak? Line, która byłaby od punktu na razie w x, tak? Od minus y, jakaś wartość, czyli będzie minus szerokość przez 2 do szerokość przez 2. No bo u, teraz środek jest w środku. No, dlatego widzicie, że przy typowych animacjach to nawet lepiej, że to 0,0 0 jest w rogu, bo się lepiej myśli, ale my tu chcemy myśleć matematycznie, ponieważ chcemy rysować matematyczne funkcje. Więc od takiej wartości aha, do tak w x, a w y 0 do takiej wartości w y 0. No i teraz mam linię przedstawiającą oś X. Więc mam już teraz oś X i dokładnie tak samo oś Y. No i mam osie. Pomijając czałeczki można się bawić w umieszczanie trójkącików, ale to na razie w tej chwili mniej mi jest potrzebne. Bardziej mi się przyda jeszcze jakaś skala, żebym sobie tutaj narysował jeszcze powiedzmy podziałkę co ileś tam pikseli. Może nie co jeden piksel, ale na przykład co 10 pikseli. No więc teraz zrobimy pętlę for. No powiedzmy nazwiemy to X, albo i już trzymajmy się tego, że I równe, no właśnie, odkąd odtąd, dotąd. i i już nie plus plus bo nie chce się co jeden piksel przesuwać tylko i równa się i plus Mhm. Mm no i point może stroke więc wezmę na razie na 5 pikseli i point w X na i, a w y na 0. Tak, tylko że teraz ten stroke weight przeszedł już mi na osie, więc tutaj jeszcze zrobimy sobie osie w 1. Ok, i mam tutaj punkciki. O, może co 10 to nie jest dobry pomysł. Może co 100? Albo co 50 pikseli. Okay, tak, żeby po prostu widzieć, jak to tutaj się na tej osi układa, i to samo zrobię sobie osie dla, dla Y. No i tu odwrotnie 0, a tutaj i. No i mam zaznaczone punkty co 50 na tej osi. Nie wiem, czy to mi będzie do czegoś potrzebne, ale powiedzmy na chwilę obecną tak to wygląda. I mam już pierwszy schemat do naszego układu, układu współrzędnych. Teraz tak, te osie razem z tym wyrzuciłbym sobie do osobnej funkcji. Dlatego, żeby te dromi się za bardzo nie rozbudowywało, żebyśmy się za chwilę nie pogubili w tym wszystkim, to to wszystko, to to jest tak naprawdę rysowanie układu współrzędnych. Czyli mogę sobie to wyciąć, zrobić void... Układ, wkleić tu, a tu użyć tylko tej funkcji. Układ i powinno być to samo. Jest dokładnie to samo, a dzięki temu mogę przestać myśleć o tej funkcji i mogę się skupiać nad dalszą częścią mojego programu. No i teraz tak, jak narysować wykres jakiejś funkcji? No na przykład, że byłaby to funkcja. X kwadrat, tak? taka najprostsza parabolka. Znacie na pewno te funkcje. Parabole tańczą, 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 parabole. No to co? Muszę mieć jakieś punkty z osi X i odpowiadające im y. W takim typowym matematycznym, tak jak nawet chyba w szkole podstawowej się rysuje wykres funkcji, robi się ileś tam punktów próbnych. No, i te punkty próbne umieszcza się w układzie współrzędnych, no a potem się je stara się połączyć jakąś tam linią. Na przykład zrobimy sobie funkcję, no właśnie, funkcję, na razie sobie ją nazwiemy int, właśnie, ona coś musi zwracać float f, powiedzmy funkcja f od float x. Tak. Ta funkcja będzie przyjmowała do swojego wnętrza. Czemu on mi to podkreśla? Aha, bo nie zwraca jeszcze nic. No i ten 0, ok. Ta funkcja przyjmuje do swojego wnętrza jakieś x, no i zwraca wartość tej funkcji dla tego x. Natomiast na początek zrobię sobie, że ma zwrócić po prostu x, może nawet po prostu zwrócić x. Czyli będzie funkcja liniowa. f od x równa się x. Tak? Czy y równa się x w tym zapisie w ten sposób. Czyli ta funkcja będzie mi zwracała po prostu x. No i teraz tak. W zależności od tego, jak często te punkty umieszczę, no to mogę zrobić sobie pętlę. Powiedzmy dla int x równego powiedzmy od zera. Do 300, czyli x mniejsze od 300, x plus, plus, no tak, na przykład tak. Mhm. I teraz zrobimy sobie point w jakiej wartości? No wartości x, a tutaj f od x, czyli w miejsce y mam mi podstawić f od x, a w miejsce x. -a Mamy postawić po prostu i. No i zobaczmy, jak to działa. O, jest to funkcja liniowa, że może na całą szerokość, czyli znowu with od, od minus with przez 2 do with przez 2, mniejsze bądź równe nawet może być. No to z, spróbujmy zmienić, zmienić tutaj na przykład x razy x. Tak? Tu jest, gdzie jest funkcja, więc zmieniam sobie funkcję. I teraz otrzymałem już parabolkę. No i właśnie, uwaga, to są punkty. Ja badałem z jakąś tam dokładnością punktów. I, i moje punkty zmieniały się jako, jako liczba int, jako liczba całkowita. Zmieniały się co jeden. No i w przypadku funkcji liniowej jeszcze to było na tyle dokładne, że powstawał mi wykres funkcji. Natomiast w przypadku funkcji kwadratowej, no, f od x równego 1 i f od x równego 2 daje już na tyle dużą rozbieżność, bo dla 1 jest 1, a dla 2 jest 4. Czyli daje już tak dużą rozbieżność na osi y, że no te punkty nie są ze sobą w żaden sposób połączone. No i w dodatku jestem w takim bardzo wąskim tutaj zakresie, dlatego że x kwadrat szybko rośnie, tak? Jak tu było 50, to 50 do kwadratu to już jest na tyle duża wartość, że już w ogóle wychodzę poza moje okienko. No więc w związku z tym, ponieważ mam tutaj te punkty, no to teraz chciałbym się zastanowić tak, żeby jakoś te punkty ze sobą połączyć, żeby powstał mi wykres ciągły. Oczywiście, takie łączenie tych punktów liniami prostymi to jest troszeczkę pewne przybliżenie. Jeżeli się rysuje na, na matematyce, to tak naprawdę powinno się używać krzywików, i te krzywiki mają odpowiednie zaokrąglenia, i dopasowujemy krzywiki do przebiegu punktów, no i wtedy dzięki temu no, odpowiedni kształt zostanie zachowany. Ja to w pewnym stopniu uproszczę. Ponieważ zrobię tu tylko i wyłącznie po prostu połączenie. Czyli ten punkt, popatrzcie, który tutaj jest, ma być rysowany jako, nie jako punkt, a jako linia od poprzedniego punktu. Czyli musiałbym zapamiętać teraz, jaki był poprzedni punkt. Czyli zanim do tego, do tego przejdę, to muszę sobie zrobić int x, powiedzmy. Px, previous x, poprzednie x. I, I ono by było po prostu. Ono byłoby po prostu równe temu. I int poprzednie y byłoby po prostu równe f od px. Tak I to byłoby na początku, jako punkt startowy. Co mu się nie zgadza? Aha, bo to oczywiście nie int, tylko float. Liczba. Liczba zmienno przecinko, float albo double. W przypadku Java float i double są, są po prostu równe te sobie, więc można zastosować float. W języku cc float byłby mniej dokładny, a double byłby bardziej dokładny, ale też tu w tym momencie nie ma to, nie ma to znaczenia, bo i tak jesteśmy tutaj w pikselach. I teraz, jak mam zapamiętane te poprzednie, to popatrzcie, zamiast rysować tutaj punkt, może te punkty zostawię, żeby były widoczne, ale jeszcze dodatkowo zrobię line pomiędzy poprzednim x, poprzednim y, a nowym x i nowym y. No, tylko żeby już tutaj mieć to tak, to. Float y równa się f od x. I tutaj wrzucę y. O, ok. I teraz, jak narysowałem tą linię, to muszę zapamiętać, że poprzednie x to jest obecne x. I poprzednie y to jest obecne y. No i teraz moja funkcja. Już została narysowana linią ciągłą. Te punkty tu dalej są, tylko że w sumie są niewidoczne. Mógłbym tutaj jeszcze się pobawić grubościami na przykład. Czyli przed linią zrobić stroke. Stroke. No, stroke weight na 1 piksel a przed pointem zrobić na 5 pikseli. No i teraz widać te piksele, które mi się odłożyły i widać te linie, które w jakimś stopniu przybliżają mi tą funkcję. Przybliżają, no bo one są mniej lub bardziej dokładne. No i teraz spróbujmy na przykład zrobić inny wzór, na przykład sinus od x nie funkcja kwadratowa tylko funkcja sinusoidalna no właśnie jest tu to strasznie niewidoczne dlatego że posługuje się tutaj pikselami musiałbym to jakoś przeskalować czyli, czyli bym tutaj wrzucił gdzie jest f od x to co zwraca sinus x razy 10. Razy 100. No, tylko teraz jeszcze ten okres, który tutaj wpada, jest bardzo, czyli f od x razy, ach, albo tu zostawmy, a go przeskalujemy go tu, sinus 10x. x przez 10, x przez 10, mhm. nie chcę gęściej, tylko chcę rzadziej, tak? Ok, czyli tu x przez powiedzmy 100. No i teraz mam powiedzmy ten sposób przebieg tego sinusa. No przy jednym pikselu ten okres tego sinusa był, był zbyt duży, żebyśmy to ładnie widzieli, tak? musiałem go przeskalować, czyli musiałem tutaj jakby no, podzielić x, -y, żeby rzadziej wpadały. No, za to pomnożyć y, żeby on był odpowiednio wyższy, i dzięki temu mam już taki przebieg sinusa. No, oczywiście dla cosinusa będzie podobnie, tylko cosinus jest przesunięty w fazie, tak? To już wiemy. No, oczywiście ta moja funkcja będzie działać pod warunkiem, że tutaj nie będzie asymptot. Jeżeli zastosujemy tangens, przypominam, że w języku polskim, znaczy w polskiej matematyce skrótem od tangensa jest tg, natomiast to jest taki polski wybryk, międzynarodowym skrótem jest tan. No i. Tutaj mi się porobiły te asymptoty w postaci linii. Processing się tutaj chyba zachował dość. No, trzeba, by się, trzeba by to przeanalizować dokładniej, co tu się podziało. Ale wiemy, że tangens ma asymptoty, czyli że tutaj dąży do nieskończoności. No więc nieskończoności już nie był w stanie zaznaczyć. A tu w tym miejscu y, tangens nie jest określony, prawda? To jest ta wartość, bo tangens to jest sinus przez cosinus, tak? Czyli tam, gdzie cosinus ma 0. No to wychodzi dzielenie przez zero, no i nie może być w tym momencie funkcji, no i tak akurat wyszło, że tutaj wyszła nam linia pomiędzy tą nieskończonością u góry, a nieskończonością na dole. Wynika to z tego, że tam jest ta linia, prawda? Pomiędzy poprzednim a wcześniejszym. Tu nie możemy dojść do nieskończoności, więc jest jakaś tam wartość, no i nawet te asymptoty nam się tu w ten sposób zaznaczyły, chociaż troszeczkę nie to było naszym celem. No, i w ten sposób możemy się bawić, możemy sobie tutaj różne funkcje, funkcje wpisywać, i w ten sposób zrobiliśmy rysowanie funkcji w procesingu. Zapraszam Was do następnych odcinków, gdzie będziemy sobie rozwijać tę wiedzę i gdzie będziemy sobie programować różne tego typu rzeczy. Cześć i pa.